Praktyka jest taka, że średnia wieku, kiedy nasze dzieci dostają smartfony, to jest zwykle pójście do szkoły czy pierwsza komunia najpóźniej. I kolejny problem to jest taki, że naprawdę niewielu rodziców gdzieś wprowadza jakiekolwiek formy kontroli rodzicielskiej, co jest absolutną podstawą, że na przykład na telefonie mamy zainstalowaną aplikację, która kładzie telefon spać, kiedy jest na przykład godzina 19 czy 20. To nie chodzi o to, że nasze dzieci muszą być zawsze aniołami, tylko że widzimy, że dziecko, które sobie w wielu sytuacjach już jakoś radziło z emocjami, na nowo zaczyna mieć problemy, wpada w histerię, w złość, są takie nadmierne, silne reakcje. Dochodzimy do tego, że po prostu czas ekranowy czasowi ekranowemu nierówny. Więc tam, gdzie będzie w tym czasie ekranowym bardzo dużo bodźców i bardzo dużo zmian, to będzie bardziej zakłócało pracę mózgu niż coś, co jest po prostu spokojne i takie jednostajne. Polskie Forum Rodziców, witamy Państwa. Ze mną w studiu jest Bogna Białecka z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie są niepokojące zachowania u dzieci i tak naprawdę no, wydaje mi się, że kluczowym pytaniem jest to, od kiedy możemy zacząć obserwować jakieś zachowania u naszych pociech, które mogą u nas no właśnie zapalić nam to zielone, żółte światło ostrzegawcze. Moment, w którym dajemy dziecku elektronikę, to jest moment, w którym musimy zacząć być naprawdę czujni. Bo jak się patrzy na zalecenia na przykład towarzystw pediatrycznych, psychiatrycznych, to się mówi, no smartfon to 14 rok życia, a wcześniej elektronika owszem, ale pod okiem rodziców. Praktyka jest taka, że średnia wieku, kiedy nasze dzieci dostają smartfony, to jest zwykle pójście do szkoły czy pierwsza komunia najpóźniej. I kolejny problem to jest taki, że naprawdę niewielu rodziców gdzieś wprowadza jakiekolwiek formy kontroli rodzicielskiej, co jest absolutną podstawą, że na przykład na telefonie mamy zainstalowaną aplikację, która kładzie telefon spać, kiedy jest na przykład godzina 19 czy 20, tak, żeby dziecko miało co najmniej 2 godziny ciszy ekranowej przed snem. Czyli mówimy tutaj nie o takiej kontroli fizycznej, jakby w świecie rzeczywistym, kontrolując dziecko, co robi ze smartfonem, tylko też o takiej pomocy no, technologicznej w nadzorze nad tym tak, korzystaniem. Oczywiście jedno z drugim musi iść w parze, tak? Bo to nie wystarczy polegać na technologii, że załatwi za mnie sprawę, ponieważ technologię też można obejść. Może być starszy kuzyn czy kolega ze szkoły nawet, który pokaże, a zobacz, to wystarczy zrobić tak i tak i wtedy wszystko oszukasz. Więc sama technologia nie wystarcza. Wiadomo, że chodzi też o kontrolę taką rodzicielską, osobistą. Ale moment, kiedy dziecko zaczyna w ogóle mieć kontakt z elektroniką jakąkolwiek, że korzysta z tabletu rodziców, czy korzysta ze smartfona rodziców, czy dziadków. Korzysta dziadków, tak, czy komputera, czy nawet ogląda filmy na dużym ekranie, na jakiejś plaźmie, czy czymś takim, to jest moment, kiedy warto zacząć zwracać uwagę, co się dzieje potem. Bo powiedzmy, dziecko ogląda po prostu filmy na dużym ekranie i nam by się wydawało, że no nic się za bardzo nie dzieje. Ale bo potem jest daleko, prawda? Tak. Bo jest odległość zachowana, myślimy, że to jest bezpieczne. Tak, ale potem zaczynają się problemy z zasypianiem, z budzeniem się w środku nocy. Czy problemy takie, że dziecko zaczyna mieć coraz większe problemy z zachowaniem, z kontrolą emocji. To nie chodzi o to, że nasze dzieci muszą być zawsze aniołami, tylko że widzimy, że dziecko, które sobie w wielu sytuacjach już jakoś radziło z emocjami, na nowo zaczyna mieć problemy, wpada w histerię, w złość, są takie nadmierne, silne reakcje. I to może być wywołane właśnie ekspozycją na ekran? Może być wywołane ekspozycją na ekran. I to jest właśnie ten problem, że nie da się zrobić takiej jednej normy dla wszystkich dzieci. Dlatego, że będziemy mieć dzieci o bardziej wrażliwym typie układu nerwowego, które nawet na niewielką porcję ekranowego bodźca będą reagować bardzo silnie. A będą dzieci, po których to wydaje się spływa jak woda po kaczce, bo mogą siedzieć 3 godziny, oglądać TikToka i mamy wrażenie, że nic się nie dzieje. No i problem jest taki, że jak pokazuje na przykład dr Wiktoria Dunkley, psychiatra dziecięcy w swoich badaniach i swoim doświadczeniu klinicznym,
Mówi o tym, że nawet te dzieci, które są pozornie super odporne i mogą spędzać wiele godzin przed ekranem i nie widzimy żadnych niepokojących objawów, może się okazać, że te objawy się kumulują. I że dopiero w którymś momencie, na przykład po pół roku czy po roku, to zaczyna być widoczne. I to sprawia, że jest trudno powiedzieć jednoznacznie, jeżeli u twojego dziecka nie ma jakichś objawów, to wszystko jest ok, bo może się okazać, że to się po prostu tak gromadzi, w którymś momencie dopiero się pojawi. Stąd jednak warto patrzeć no, chociażby na zalecenia właśnie towarzystw pediatrycznych, psychiatrycznych, które mówią o bardzo dużym ograniczaniu kontaktu jakiegokolwiek z ekranami. Mówi się, że do drugiego, a nawet niektórzy mówią do czwartego roku życia, tak naprawdę to powinien być kontakt kompletnie sporadyczny. Ja? Na zasadzie, a co to znaczy że... sporadyczny? Właśnie raz w tygodniu, trzy razy w tygodniu, znaczy, po 15 minut? Korzystam z rodzicami, dziecko korzysta z rodzicami ze smartfona czy tableta po to, żeby zadzwonić do dziadków, którzy są gdzieś tam w innej miejscowości i rozmawiamy sobie z nimi przez smartfon. I to jest ok, pod warunkiem, że to się nie dzieje non-stop, tak? Albo że jest właśnie oglądanie jakiegoś spokojnego filmu dostosowanego do wieku na dużym ekranie i mówi się o takich normach, że do drugiego roku życia właściwie tego w ogóle nie powinno być, a później godzina dziennie, a na przykład już u nastolatków to takie 3 godziny dziennie w ogóle siedzenia przed ekranem bezpieczne. Ale mówimy tutaj nie o korzystaniu z urządzenia ekranowego jako z rozrywki, tylko w ogóle 3 godziny, czyli na przykład też w ten czas wliczamy okres nauki korzystania z ekranu. Tutaj też bywa różnie, tak? Ponieważ niektórzy mówią, nie wliczajmy do tego czasu ekranowego 3 godziny czasu nauki, ale to jest trudne, no bo nauka nauce nierówna. No może wiemy być też tak, że siadam przed ekranem komputera i sprawdzam na dzienniku elektronicznym, co mam zadane, a następnie siedzę i ściągam z jakiejś aplikacji zadanie, które muszę wyliczyć i coś tam wpisać na ekranie. To będzie zachowanie bardzo spokojne, tak? Tak. Ale z drugiej strony wiemy, że bardzo często... Ale może być gra jakaś edukacyjna, która jest taka strasznie dynamiczna i w gruncie rzeczy niewiele się różni od jakiejś zwykłej gry rozrywkowej, poza tym, że jest nudna i wymaga jeszcze myślenia, ale są te brzęczyki, jest to, że rozwiąże 2 plus 2 równa się 4 i wyskakuje pajacyk, który wrzeszczy i tam podskakuje i się wszystko błyska, co oznacza, że też jest taki bardzo silny i nagły bodziec cyfrowy, który źle wpływa na mózg. Więc to jest też właśnie to, że czas ekranowy jeden jest nierówny czasowi ekranowemu drugiemu. Tutaj też bardzo często zdarza się tak, że przecież to dotyczy głównie nastolatków, że kiedy sprawdzają dziennik elektroniczny, kiedy coś rozwiązują zadania, no to w tle zawsze gdzieś jest te, są te media społecznościowe, które świecą nam komunikatami, że zobacz, coś tu się dzieje, zajrzyj, tak, tak. I to też rozprasza. Tak, i to jest w tym momencie coś zupełnie innego. Jedna osoba, która po prostu rozwiązuje zadanie, a druga, która ma tak, ma włączony Spotify, na którym sobie słucha muzyki, ma włączony YouTube, na którym kątem oka ogląda jakiegoś podcastera, który właśnie coś tam, youtubera, który coś tam opowiada. Tutaj rozwiązuje zadanie, a jednocześnie przychodzi 10 powiadomień z każdego możliwego komunikatora, na który każdy odpowiada. Tłumaczą się, że przecież ja jestem wielozadaniowy. Co jest bzdurą, tak? Bo nie ma wielozadaniowości, naprawdę nie ma. I mamy czytałem badania, że około 1% populacji jest prawdziwie tak, wielozadaniowa. Tak. Dokładnie. A cała reszta po prostu szybko przerzuca uwagę między jednym a drugim zadaniem. No i znowu dochodzimy do tego, że po prostu czas ekranowy czasowi ekranowemu nierówny. Więc tam, gdzie będzie w tym czasie ekranowym bardzo dużo bodźców i bardzo dużo zmian, to będzie bardziej zakłócało pracę mózgu niż coś, co jest po prostu spokojne i takie jednostajne. Nie? Czyli mówimy też o tym, że ta jakość korzystania z samego urządzenia ekranowego, czy na przykład ze smartfona, ma znaczenie. Tak, dokładnie w ten sposób. Tak? Czytanie książki na ekranie jest czymś innym niż kiedy ja gram w grę. Po prostu, aż tak prosto. A jak my jako rodzice właśnie, na jakie jeszcze zachowania powinniśmy zwrócić uwagę, które powinny powodować, no, że bliżej przyjrzymy się temu, czy na pewno nic z naszym dzieckiem nie dzieje się złego? Dużo zależy od wieku dziecka, dlatego że
problemy się będą przejawiać różnie w zależności od wieku, bo małe dzieci reagują silnie emocjonalnie, to znaczy idzie to w takie rozhamowanie emocjonalne, dużo czy krzyku, czy wrzasku wręcz, dużo takich właśnie utraty kompletnej kontroli nad emocjami. A u starszych to może iść w kierunku raczej takich zachowań buntowniczych, ale które się wyrażają w bardziej kulturalny sposób, czy bardziej cywilizowany. Ale małe dzieci, mniejsze dzieci generalnie zwykle reagują tak, że pojawia się bardzo dużo silnych, negatywnych emocji, które się utrzymują przez dłuższy czas. Czyli że dziecko, które kiedyś było tak, że no owszem, co jakiś czas się rozpłacze, czy nawet będzie krzyczeć i tupać, bo jest złe, zaczyna mieć takie napady złości, czy histerii, czy niepohamowanego płaczu naprawdę często i one się długo utrzymują. U starszych to zwykle idzie już w takim kierunku, że widzimy zmiany w ogóle sposobu funkcjonowania, w tym sensie, że na przykład ktoś się interesował kilkoma rzeczami różnymi, tam jakiś instrument, jakaś gra z kolegami, w piłkę nożną, coś tam jeszcze i nagle te wszystkie rzeczy idą kompletnie w kąt, bo jest tylko ta jedna gra, w którą gram z kolegami i która jest jedyną moją rozrywką, jedyną rzeczą, która mnie naprawdę fascynuje. A jak ktoś nie gra w tą grę, to jest, staje się dla mnie po prostu no, nikim, tak? To, bo nie grasz w tą grę, to w ogóle co ja mam stracić czas, żeby z tobą rozmawiać na ten temat? Więc jeżeli jest takie totalne zawężenie zainteresowań tylko do tego obszaru cyfrowego, to powinno wzbudzić w nas zainteresowanie, niepokój i jak powinniśmy nas do wtedy myślenia o tym, co takiego się dzieje, czy to, co takiego się wydarzyło, czy wydarza w życiu naszego dziecka, że to poszło w tym kierunku. Jak powinniśmy wtedy zareagować? Co zrobić? Znaczy, problem jest taki, że też nie ma uniwersalnej recepty, tak? Ale na pewno nie warto reagować taką histerią, czy takim ojeju, mam dziecko ćpuna, tak? Nadawaniem etykiety takiej zdecydowanej, że tutaj jest, bo to jest takie, jestem na straconej pozycji, tak? Jestem uzależniony i już nic z tym nie zrobię. No i taka beznadzieja wtedy tak, wchodzi, brak poczucia wpływu na życie i to też nie jest korzystne. Tak, więc uciekajmy od etykiet, od szybkiego etykietkowania tego, co obserwujemy, ale no niestety uniwersalna rada to jest taka, starać się porozmawiać z dzieckiem, co takiego się dzieje, że chociażby, że właśnie utraciło zainteresowania innymi rzeczami. Często to idzie w parze, że na przykład pokłócił się z kolegami i w tym momencie wszedł w grę, która trochę mu rekompensuje to, że z kolegami się nie układa, a potem to już się robi taka jakby taka spirala, że już coraz bardziej się angażuje w to. Samo się nakręca po prostu. Ale jeżeli wiem, jakby co się wydarzyło, że popchnęło moje dziecko w tym kierunku, to wtedy można myśleć nad jakimiś rozwiązaniami. No dobrze, no to na przykład pokłóciłeś się z kolegami, z którymi grałeś w piłkę nożną, to pytanie, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, żeby się z nimi pogodzić, czy będzie ktoś, kto lubi nadal ciebie i kto będzie jakimś mediatorem, ćwiczeniu umiejętności społecznych i tak dalej. A może jest tak, że może znajdziemy inne miejsce, gdzie możesz też zacząć uprawiać jakiś sport. To będzie jedna z rzeczy, że jak zauważamy, co pchnęło nasze dziecko w tym kierunku i dlaczego ta spirala się rozpoczęła. Takiego przyczynę jesteśmy w stanie po prostu zażegnać i dzięki temu też załagodzić skutek, ale jeżeli już mamy taki przypadek, no nazwijmy to beznadziejny, młodego człowieka uzależnionego od ekranu, od urządzenia ekranowego, to jaka droga jest lepsza? Czy to jest jeszcze czas na to, żeby próbować to jakby leczyć czy pomagać krok po kroku? Czy tutaj potrzebne są drastyczne środki i odcięcie od jakichkolwiek ekranów? Dużo zależy od konkretnej sytuacji. Warto, jeżeli jest taka sytuacja, że my próbujemy wprowadzić jakieś rozsądne ograniczenia i się okazuje, że to kompletnie się nam nie udaje,
to jest taki dobry moment, żeby jednak skonsultować się z kimś, poprosić o poradę, czy może być nawet pójście do jakiegoś psychologa, czy terapeuty, czy coacha nawet, który coś tam doradzi, co z tym można zrobić, co wypróbować, jakie inne podejście. Czyli jeżeli mimo podjęcia jakichś prób, chociażby wprowadzenia rozsądnych zasad, to kompletnie nie wychodzi, no to jest taki sygnał, że warto może skonsultować to jeszcze z kimś z zewnątrz. I ważne jest chyba, żeby wybrzmiało też to, że poszukanie pomocy właśnie u specjalisty nie jest niczym złym. Ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy no ja chodziłem do podstawówki czy do gimnazjum, jestem z tego pokolenia, które jeszcze gimnazjum pamięta, to panowało takie przeświadczenie, że człowiek, który właśnie leczy się czy poszukuje pomocy u specjalisty, to jest jakiś problem, że to nie było dobrze odbierane, a dziś to też się chyba troszeczkę zmienia. Troszeczkę jest, ale na przykład znajoma terapeutka młodzieży mówi, że to się zmienia i że ma sporo młodzieży, które same poszukuje pomocy, widząc u siebie problem i nie uważają tego za w jakiś sposób ich stygmatyzujące. I że to jest pozytywna zmiana. Właśnie u młodych osób, że szukają pomocy i uważają, że to jest naturalne. Więc to bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że ten trend właśnie będzie się rozszerzał, że no, poszukiwanie pomocy u specjalisty nie będzie odbierane za coś złego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Bogna Białecka z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Jeszcze raz dziękuję. Także dziękuję bardzo.